ferie zimowe kojarzy się najczęściej z aktywnością ruchową i sportową. Wprawdzie nie zapowiada się na to, żeby w tym czasie w mieście można było uprawiać sporty zimowe, ale Bolsajecki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie miał alternatywne propozycje dla uczniów, którzy pozostaną w mieście. Mosil jak co roku przygotował bogatą ofertę na ferie dla uczniów z bolesławieckich szkół podstawowych. I tak na termach bolesławieckich stosujemy promocyjną cenę od godziny 9 do 14, 4 zł za godzinę wstępu za okazaniem legitymacji. Dodatkowo na termach organizujemy zajęcia, takie zajęcia usprawniające. W poniedziałki i w piątki od godziny 11 do 12 zajęcia z tajników sztuk walki, a w poniedziałki i środę od godziny 12 do 13 zajęcia z gimnastyki z elementami akrobatyki. Na szczęście aż tak bardzo srogiej zimy nie trzeba, żeby mogło funkcjonować miejskie lodowisko. To będzie taka namiastka tego, co zazwyczaj daje śnieżna i mroźna zima. Na bolesławieckim lodowisku, które jak w zeszłym roku znajduje się na ośrodku wodno-sportowym, także stosujemy promocyjne ceny biletów dla uczniów z bolesławieckich szkół podstawowych. Od godziny 10 do 14 bilety wstępu w cenie 2 zł za tercję. A we wtorek 11 oraz środę 18 zorganizowane zajęcia na lodzie od godziny 11 do 12. Udział w zajęciach jest nieodpłatny, w samych zajęciach jest nieodpłatny, jak i na termach, tak i na lodowisku. Sportowe działania w tym czasie planują też niektóre kluby i stowarzyszenia sportowe oraz szkoły. Te oferty trzeba będzie śledzić na bieżąco na ich witrynach internetowych.